Tak, to jest montiuk z tyłu. No. To jest montiuk z tyłu. Pobla Espanol. Jest to miasteczko wybudowane na Expo w 1929 roku. Specjalnie na hiszpański styl, wąskie uliczki, typowo hiszpańska zabudowa. Zobaczycie, zaraz wejdziemy do środka, zobaczycie, jak to wygląda. Do tej wioski widzicie, jakie postacie, jakie posągi witają ludzi. No z drugiej strony, o. Do wioski hiszpańskiej wchodzimy przez bramę, która jest kopią słynnej Puerta Santa Vicente, jednej z 9 XI-wiecznych bram mieszczących się w murach otaczających miasto Avila. Już mówiłem, wioska hiszpańska została zbudowana w roku 1929 z okazji organizowanego w Barcelonie International Exposition, międzynarodowej wystawie Expo. Na powierzchni 49 tysięcy metrów kwadratowych wybudowano 116 replik budynków z całej Hiszpanii. Swoiste Muzeum Architektury pod chmurką. Bilet do całego tego kompleksu kosztuje 14 euro. Niestety tam w kinie nie mogłem nagrywać, bo było zabronione. Był tam puszczony taki film. O! Był tam puszczony taki film o Katalonii. W ogóle o Hiszpanii. O świętach w Hiszpanii, o walce tych byków na ulicy. O walce z pomidorami. I festiwal ognia. Raz z lianami, tam ptice jakieś pływają, takie jakieś śmieszne. Zobaczcie, jak to tam jest. Hiszpańska jest repliką budynków w skali 1:1, pochodzące z 14 regionów Hiszpanii. Warto zwrócić uwagę na detale architektoniczne budynków oraz spotkane pomiędzy budynkami repliki schodów miejskich, szyldów rzemieślniczych, fontan czy studni miejskich. To jest to co oni tam weszli z góry wtedy. Oni wytwarzają w tych piecach na miejscu wyroby ze szkła.
ciekawostkę podam, że po zakończeniu wystawy Międzynarodowe Expo wszystko miało być rozebrane. Z uwagi na duże zainteresowanie turystów do dnia dzisiejszego możemy się cieszyć widokiem budynków, placów i uliczek z różnych hiszpańskich regionów. Zobaczcie, to jest ten kościółek od środka. Romański klasztor Santa Miguel składa się z elementów pochodzących z różnych klasztorów Katalonii. Tak jak w wielu miasteczkach w Hiszpanii, wybudowano go poza centrum Poble Español i stoi w ustronnym, cichym miejscu otoczony drzewami i zapierającym w tych piesiach widokiem na Barcelonę. W roku 1993 częściowo się zawalił i dopiero po remoncie w 1997 roku ponownie został otwarty i udostępniony do zwiedzania. Zobaczcie na te tłumy ludzi. Jest wieczorna atrakcja. Właśnie ta magiczna fontanna, którą ja wam tam z rana nagrałem. Gdzie oni testowali. Mieliśmy taki fart wtedy, że oni testowali tą fontannę. No i się włącza teraz ta magiczna fontanna. Mieliśmy to szczęście, że z rana ona została odpalona. I ta magiczna fontanna się włącza od 21 do 21.30 w miesiącach kwiecień, marzec i jesiennych, a latem od czerwca do sierpnia jest od 21 do 22, całą godzinę. Ale piękne zaświatowe. Zobaczcie. Jest to atrakcja dla turystów, właśnie dla turystów.